Z jednej strony mamy ogromne programy społeczne. Prawdą jest to, że to jest pierwszy raz w historii od 1989 roku, że ogromne tak transfery społeczne idą na takie programy jak 500+, czy na inne tego typu podobne. My w przyszłym roku będziemy jednym z państw, które w Europie wydają najwięcej środków na rodzinę, bo osiągniemy poziom 4% PKB. Dochodzimy do standardu tych państw, które, tak jak skandynawskie, wydają najwięcej w tym zakresie. Z drugiej strony mamy zrównoważony budżet, mamy dynamiczny wzrost gospodarczy, bo Polska jest dzisiaj jednym z państw rozwijających się najszybciej w Europie, w świecie, i udaje się to wszystko łączyć, czyli pewne rzeczy, które były niemożliwe, które były nie do wykonania, i w tym kontekście mówiłem o wiarygodności, bo to jest trochę pytanie, które Polacy będą sobie stawiać 13 października i będą na nie odpowiadać. Czy uważają, że to, co się zmieniło w Polsce przez te ostatnie 4 lata, a co między innymi polega właśnie na realizacji ogromnych programów społecznych przy dynamicznym wzroście gospodarczym i przy także równoważeniu, jeżeli chodzi o budżet, to jest właściwy kierunek, czy chcą jakieś zmiany? I na całe szczęście to będzie do rozstrzygnięcia przez społeczeństwo. Oczywiście, kiedy się pojawiają rozmaite wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, no to pojawia się pytanie o 8 lat rządów, bo to był bardzo długi okres, kiedy był prezydent, kiedy był rząd, kiedy była większość parlamentarna i można było określone rzeczy zrobić, a wtedy widzieliśmy, jak ten test na wiarygodność wypadał, kiedy mówiono, że na pewno wiek emerytalny nie będzie podwyższany, tuż po wyborach był podwyższany. To, że się pojawia kwestia dyskusji o PRL-u, ja myślę, że dla wyborcy lewicowego to jest dzisiaj poważny dylemat, bo z jednej strony jest partia Razem, z jednej strony jest Wiosna, ale jest pan Czarzasty, który wprost mówi o sobie: jestem starym komunistą, przepraszam, to cytat z pana Czarzastego, i przypomina nam. No i teraz, jeżeli byśmy mówili o tym okresie PRL-owskim, to moglibyśmy sobie powiedzieć, gdzie Polska byłaby dziś, gdybyśmy byli nie po tej stronie żelaznej kurtyny, po której byliśmy na skutek decyzji jałtańskich. Bo gdybyśmy byli w takiej sytuacji jak Hiszpania, jak Portugalia, jak te państwa, które były na podobnym poziomie rozwojowym. Ale to ja jestem winny i pan jest winny. Nie mówię, że pan jest winny. Absolutnie nie. Ja tutaj mówię, że ze niezrozumieniem absolutnym podchodzę do wypowiedzi pana Czarzastego, który na piedestał chce stawiać czy to pana generała Jaruzelskiego, czy opowiadać nam w kampanii o PRL-u. Nie byłoby tych pytań, gdyby on nam opowiadał o współczesnej Polsce i o współczesnych problemach. On nam opowiada o zasługach, które były, wie pan, no, części elity komunistycznej żyło się wtedy świetnie. Ja rozumiem, że tak mogło być dla pana. Natomiast zwykli ludzie w czasach PRL-u nie żyli tak jak w wolnej Polsce. I mnie, moim zdaniem, to jest ogromny dylemat wyborców, którzy będą chcieli poprzeć lewicę, bo właśnie tam wychodzi to tło PRL-owskie, które moim zdaniem dla ogromnej większości Polaków jest nie do przyjęcia.